Przez przypadek usunąłem część odcinka, którego już nagrałem, dlatego teraz pokazuję Wam wszystkie wyniki aż do 3 marca do meczu z Lipskiem. No nie szło nam najgorzej, to się na Manchester City. W pierwszym meczu zremisowaliśmy 0 do 0, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, 1-16 finału. No i rewanż zapowiadał się ciekawie, no nie straciliśmy gola u siebie, to jest najważniejsze. Więc mam nadzieję, że uda nam się w Manchesterze wygrać. Tutaj remisujemy z Lipskiem, to macie pierwszy trening w tym odcinku. Trenowałem zazwyczaj ciągle tych samych zawodników. Nie zmieniało się, to trenowałem tych, co mniej grają. Mamy rewanżowy mecz z Manchester City na ich stadionie. Pierwszy wynik 0 do 0, w drugim wygrywamy 2 do 0, jesteśmy w dalszej fazie rozgrywek. Bardzo się tego cieszę. W lidze walczyliśmy bardzo o miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Byliśmy na piątym miejscu, rywalizowaliśmy Schalke z Bayerem Leverkusen. No było ciężko, wam powiem. Przez cały sezon trzymaliśmy się ich blisko, a czy ich przeskoczymy, dowiecie się nad koniec tego odcinka. Strasznie krótki odcinek, dlatego że pousuwałem dużo. Pod koniec też wam pokażę, kogo kupiłem, a już po składzie możecie zauważyć. Tim Horn przeszedł do naszej drużyny za 50 milionów. Trochę udało mi się cenę zbić i tam chyba jakiś procent od sprzedaży, tak gramy mecz z Bayernem. No i raczej o mistrzostwie możemy zapomnieć. O mistrzostwie, jeśli przegrywamy z Bayernem 2 do 0. No chyba trzeba już czas skupić się na walce o drugie, trzecie, czwarte miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Wygrana z Stuttgartem przybliża nas oczywiście do tego celu. No i w Lidze Mistrzów trafiliśmy na Bayern Monachium. Niestety pierwszy mecz przegrywamy 3 do 0. No i chyba możemy pomarzyć o lidze, o półfinale. Mecz Schalke, z którymi rywalizowaliśmy o drugie miejsce w lidze, kończy się remisem. Tu mecz z Bayernem, kolejny ważny 3 punkty. Bo Liga Mistrzów coraz bliżej, co ja gadam, no, coraz bliżej byliśmy zapewnienia sobie udziału w następnym sezonie Ligi Mistrzów. W tym niestety szybko odpadliśmy, no co wam powiem, no niestety, nie szybko, no ćwierćfinale, ale niestety odpadamy. Mecz ostatni w tym sezonie z Hoffenheim, no 1-1, no i czas na podsumowanie. Zajęliśmy drugie miejsce, choć przez naprawdę długą część sezonu byliśmy na miejscach 5-6. Nie pokazywałem wam tabeli, może będę częściej ją pokazywał, co na przykład 10 kolejek od następnego sezonu. Myślę, jakby tych mniej remisów, to może byśmy byli bliżej Bayernu. A tak tracimy 9 punktów, co nie jest złym wynikiem jak na pierwszy sezon. Na szczęście jesteśmy w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. Czyli no, nasz cel od zarządu jest wypełniony. Volant najlepszym strzelcem, Guerreiro ma 12 bramek. Żeby lewy obrońca miał tyle bramek, jestem w szoku. Najlepszy strzelec, Marco Reus. O FIFA na szczęście nie ma tyle kontuzji, co w rzeczywistości. Pulisic, świetny sezon, tak samo Guerreiro. No Timo Werner, no 5 goli, nie jest jakimś wybitnym wynikiem, ale miejmy nadzieję, że w następnym się poprawi. No i patrzcie na dalsze statystyki naszych zawodników. No muszę zobaczyć, kogo sprzedam po tym sezonie, z kim zostanę, czy kupię jakichś zawodników. Na pewno będzie trzeba dokonać jakichś zmian, będzie hajs, co ich dokona. Za darmo przyjdzie Leon Goretzka i Jose Maria Jimenez, więc mamy wzmocnienie pomocy i obrony, więc może z których tych obrońców odejdzie. Szmelcer narzeka w całym sezonie Kandzi, że chcą odejść. No Szmelcera mogę w lecie sprzedać, ale Agandziego nie ma mowy, żebym się pozbył szwajcarskiego obrońcy. Henrich o 4, najwięcej z Zagadou się rozwinął, aż o 6, potem Gomez aż o 5. Ich najbardziej trenowałem w tym sezonie, potem chyba był Sancho, Isak trenowany. Nie trenowałem za bardzo tych młodych zawodników, którzy grają w pierwszym składzie, bo myślę, że to nie ma w ogóle sensu. No i naszym najdroższym zawodnikiem jest Timo Werner za 52 miliony. Gdzieś chyba tyle za niego dałem, potem Timo Horn, Marco Reus. No i to już powoli będzie koniec tego bajecznego odcinka. Jeszcze oczywiście wszystkie transfery chciałem wam pokazać, jakie dokonaliśmy. Werner, Götze, to już wiecie, że poszedł do Chelsea, Horn do Monaco, Gagawa, Burki do Evertonu. Trochę transferów dokonaliśmy, no dużo daliśmy za Horna, ale jak zobaczymy, on się rozwija, to moim zdaniem jest to świetny wybór. Asensio do Arsenalu. Skąd ja to pamiętam? W takiej kariery taki youtuber nagrywał i kupił Asensio do Arsenalu za chyba 66 milionów. Tak to ja. No i zbliżamy się do końca tego odcinka. Jeszcze cele, jakie nam udało się wywalczyć. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. No niestety nawaliłem, ale miejmy nadzieję, że już następnym razem nie nawalę. To tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie i do następnego.